Jesteście żywym dowodem na to, że karierę można zrobić, mieszkając w Gliwicach, karierę światową. Tak, na pewno wyrastanie w tym etosie pracowitości śląskiej pomogło nam osiągnąć to, co osiągnęliśmy. No i też to miejsce było taką naszą pierwszą inspiracją. Patrzyliśmy, jak się zmienia Śląsk na przestrzeni ostatnich dekad. I w sumie na arenie światowej też czujemy się dumni, że właśnie stąd pochodzimy, bo to jest miejsce szczególne, bardzo charakterystyczne na mapie. Katarzyna od dziecka chciała zmieniać świat poprzez rzeczy, które zaprojektuje. Nie bez powodu ukończyła wzornictwo przemysłowe na ASP w Katowicach, a później wyjechała na studia do Mediolanu i Bratysławy. Wojtek z kolei z wykształcenia jest projektantem samochodów i tym zajmuje się od dziecka. Jednak szczególnie ciekawym samochodem był ten stworzony w ramach pracy dyplomowej na włoskiej uczelni Ferrari 595 Daytona, który został nagrodzony przez najlepsze szkoły projektowania świata. Wojciech został współwłaścicielem firmy produkującej sportowe auta, jednak już 7 lat później wrócił z Włoch do Polski, by wspólnie z siostrą rozpocząć pracę na własny rachunek. I tak oto w małym gliwickim biurze powstał polski czołg nowej generacji PL-01 Concept. Były też ratraki, wozy bojowe, strażackie, a nawet auto sportowe, które przyspiesza w mniej niż 2 sekundy do setki. Choć kuszą ich współpracą na całym świecie, postanowili zostać na Śląsku i stąd zmieniać świat. We do the stuff. Robicie rzeczy, to wasze hasło. Jaki jest wasz stosunek do tych rzeczy? Powinny być piękne czy użyteczne? Piękność i użyteczność to są tylko dwie z wielu cech, które rzeczy powinny posiadać, czy projekty. My jako projektanci widzimy to z wielu perspektyw. Oprócz piękna musimy brać też pod uwagę na przykład możliwości produkcyjne, materiały, z jakich te rzeczy będą zrobione, dalszy cykl życia produktu, co będzie z nim, kiedy go wyrzucimy. Praca projektanta to łączenie wielu dziedzin, ciągła nauka. Co w niej jest najważniejsze? Ciągła nauka i jakby dążenie do realizacji projektu. Mamy ciągle do czynienia z nowymi branżami. Ta potrzeba nauki, analizowania tego, co mamy dzisiaj i prognozowanie tego, co będzie w przyszłości, jest też bardzo ważna, więc też po prostu dzięki nauce też tworzymy na przyszłość. Na zachodzie nad projektem pracują całe zespoły. To naukowiec, projektant, ekonomista, inżynier, czasami psycholog. Czy taka praca w zespole jest trudna? Na jakie kompromisy trzeba iść? Nie nazwalibyśmy tego kompromisami. Tak. Czyli każdy uczestnik procesu projektowego dokłada jakby swoją cegiełkę do wartości projektu, produktu. Więc my może jesteśmy bardziej takimi kompozytorami, że później z tych cegiełek musimy coś stworzyć, co na początku jest w ogóle nieoczywiste, ale po tym, jak już mamy produkt końcowy, to wszyscy mówią, to jest proste, ale to wymagało jakby odpowiedniego połączenia różnych składników. Jak zaczyna się projektowanie? Odchodzenia. My przeliczamy projekty na kroki, na kilometry. Często musimy przechodzić problem, bo nie jesteśmy w stanie wytrzymać siedząc. Siedząc nie pracujemy. Stoimy, jakby wszystkie procesy zwalniają, ale jak zaczynamy chodzić, to... Ale chodzicie i myślicie. Chodzimy i myślimy, tak, rozmawiamy. Tak. Pan od dziecka projektował auta, najpierw była architektura, ale potem rodzice wzięli kredyt, aby mógł pan spełniać swoje marzenia i pojechać na studia do Turynu. Pierwszym projektem było Ferrari. Ja od dzieciństwa marzyłem, chciałem projektować statki kosmiczne, samoloty, pojazdy i to mnie strasznie pasjonowało. Ja zawsze z tą techniką chciałem mieć coś do czynienia, składanie klocków Lego. To tak się zaczęło i cały czas te marzenia ewoluowały. I pamiętam, że w podstawówce znalazłem prospekt Mercedesa.
oglądałem, a tam było wzornictwie, jak tam modelują ludzie ten samochód w takim materiale, który się nazywa klej, tak jak glina. I wtedy pomyślałem, że ja chciałbym być tym projektantem, więc zacząłem rysować samochody w zeszytach i przez to miałem dużo nieprzyjemności w szkole, bo dostawałem uwagi, bo ja nie uważałem na lekcjach, bo ja po prostu się potrafiłem odciąć, nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. No potem pani mnie łapała, wyrywała mi ten zeszyt, oczywiście do rodziców. I w liceum już ta moja pasja, ona cały czas była taka odległa, jeszcze od takiego rzeczywistego zawodu, bo to w Polsce projektowanie samochodów, no to było takie odrealnione, ale gdzieś dążyłem w tym kierunku, rysowałem, już ci ludzie, już nauczyciele nawet już przymykali rękę i mówili, dobrze, no niech tam się rysuje, prawda? I tak rysowałem, rysowałem i zgłosiłem produkt, znaczy projekt samochodu do konkursu takiego międzynarodowego i on został wybrany i to jakby otworzyło tą drogę, tą jakby, i też pokazało, że te marzenia mogą się rzeczywiście zmaterializować. Tak zacząłem po prostu iść w tym kierunku i na drodze napotkałem wielu bardzo wartościowych i ważnych ludzi. Razem spotykamy różne osoby, począwszy od znanych projektantów, architektów w Polsce, od Przemka Łukasika i Łukasza Zagały, którzy byli moimi egzaminatorami na architekturze. I ja dzięki nim się tak naprawdę dostałem, bo narysowałem budynek z nie z tej epoki, ale koło niego samochód. I oni powiedzieli, że budynek jest zły, niepoprawny, jest tej epoki, ale samochód im się podoba i oni dali mi taki kredyt zaufania. Potem był Janusz Kaniewski, to była pierwsza osoba, pierwszy projektant, którego spotkałem w Turynie, na Instytutu Europy Audi Design. I on mnie przywitał i był bardzo serdeczny i też był takim później naszym przyjacielem, mentorem. Rodzice postanowili mnie wesprzeć i wziąć kredyt. W tym czasie Kasia też wyjechała na studia do Mediolanu, ja do Turynu. I myśmy tam no, od zera po prostu ciężko jakby musieli sobie poradzić, bo nie mieliśmy pieniędzy tak naprawdę. Te pieniądze z kredytu to starczyły na pokrycie szkoły na pierwszy rok. I no, to ciekawy czas był, po prostu takiego wyzwania, jakby konfrontacji z rzeczywistością inną. Zostawienie domu, wyjechanie z torbą wypchaną zupkami chińskimi, czajniczkiem małym do gotowania wody. No ale jednak był projekt Ferrari. Był projekt Ferrari. Tutaj zupki z proszku i projekt Ferrari. No, to tak projekt się zaczyna. Ferrari Wojtek zrobił w ramach swojej pracy dyplomowej. No i potem to się rozkręciło. Jego wykładowca zaprosił go jako wspólnika do spółki, która projektowała samochody sportowe. No i tak Wojtka, której prezydentem był też były szef projektowania BMW Ercole Spada. I tak Wojtka kariera tak się zaczęła rozkręcać. Pani z kolei od dzieciństwa wiedziała, że chce zmieniać świat i robić to poprzez projektowanie rzeczy. Takim pierwszym ważnym projektem była obudowa do Robin Harta, czyli robota stworzonego dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. To był taki dobry start. To była moja praca dyplomowa, więc ten projekt był taki no, koncepcyjny, jeszcze bardzo wczesny w mojej karierze jako projektanta, ale dzięki niemu poznałam szereg też osób, z którymi do tej pory współpracujemy, na przykład Zbigniewa Nawrata z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, z którym mieliśmy okazję w późniejszych latach projektować kolejne obudowy do różnych kosmicznych robotów medycznych. Dzięki temu dostałam wyróżnienie za najlepszy dyplom projektowy, kończąc studia, co pomogło mi wyjść na świat. Panie Wojtku, jeżeli dostaje się nagrodę za projekt Ferrari 595 Daytona, jest się we Włoszech współwłaścicielem firmy projektującej sportowe samochody, to po co wraca się do Gliwic? No, my się często zastanawiamy nad tym pytaniem, dlaczego tak, no, ale takie są jakby naturalne chyba drogi ludzi, że niektórzy wracają do swoich korzeni, do miejsca, z którego, że tak powiem, się wywodzą. I to w moim przypadku po Włoszech. Ja chciałem się dalej rozwijać i stwierdziłem, że chciałbym zrobić
się rozwinąć i mieć trochę przerwy od takiego biznesu, gdzie czułem już, że jestem w punkcie, że chciałbym coś dalej w sobie zmienić, chciałbym podnieść swoje kompetencje, nauczyć się czegoś nowego, mieć nową interakcję i trochę zmienić to Dolce Vita włoskie na jakieś nowe wyzwanie. I wybrałem, że będę robić doktorat na Royal College of Art i wytrzymałem tam pół roku, bo Kasi wysoka firma zaczęła się rozkręcać, zaczęły wchodzić międzynarodowe projekty, a tam miałem perspektywę 4 lat pracy teoretycznej i jakby nie czułem, że to jest to jednak, co było na początku moim zamiarem i postanowiłem jakby zająć się jeszcze praktyką. Auta wyścigowe, ratraki, pojazdy kosmiczne, kask dla kierowców Formuły 1 to wszystko rzeczy, które projektujecie. Co lubicie najbardziej projektować? Myślę, że my lubimy wyzwania. My lubimy sobie stawiać jakieś cele, które wydają się nam na początku nieosiągalne, takie szczyty własne. I lubimy projekty, które wymagają od nas nauki, złamanie takich standardów, wyjście poza strefę komfortu. Ale lubimy rzeczy, które uważamy, że mają sens, bo też niektórych projektów po prostu nie realizujemy, jeżeli widzimy, że są nie odpowiadają nam z różnych powodów, albo widzimy, że nie mają potencjału. W 2003 roku zaprojektował pan telefon z ekranem dotykowym. Nokia wtedy stwierdziła, że ten model się nie przyjmie. 4 lata później wszedł na rynek iPhone. Macie wiele takich straconych projektów. Jak się dzisiaj o tym myśli? Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju lekcja z tym telefonem. To ciekawa sytuacja. Prezentacja robiona przez Pininfarina i prezentują menadżerom Nokii telefon z ekranem dotykowym, który wyglądał tak jak dzisiejszy nowy iPhone. Cały ekran z jednej strony, czytnik linii papilarnych, takie rzeczy wtedy nie funkcjonujące. I menadżerowie, był pan za wcześnie. Tak, menadżerowie Nokii powiedzieli, że ekran dotykowy to się nie sprawdzi, ludzie lubią przyciski. No i jakby historia pokazała, w jakim kierunku rozwinęła się telefonia komórkowa i te wszystkie smartfony. A wracając do tej kwestii... Ale też nie walczyłeś jakby o ten projekt. Teraz, jeżeli na przykład mamy jakieś pomysły, których ktoś z jakiegoś powodu nie akceptuje, albo mówi, że to się nie uda, albo nie przyjmie, to my już mamy tą wiarę w siebie, że tak, to się może udać i że nie można się poddawać na początku walkowerem, tylko trzeba walczyć o swoje pomysły i spróbować przekonać do nich ludzi. Jak osiąga się sukces? To praca czy szczęście? Myślę, że sukces to jest bardzo subiektywny temat i to zależy od takiej naszej hierarchii wewnętrznej wartości, jakiej sobie postawimy. Bo dla nas sukces to jest poczucie szczęścia z tego, co się robi. I co się kocha, że możemy to robić. I możliwość robienia tego. A obecnie to pojęcie, ono ma, no naprawdę może być interpretowane na wiele sposobów. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby doceniać to, co się ma, że budzimy się, mamy miejsce, mamy swoje łóżko, jesteśmy zdrowi. I to nam daje już od razu dużo możliwości. I jakby szczęście, sukces jest teraz łączony bardzo z taką bardzo materialną strefą i też widzimy, że ten kij ma zawsze dwa końce, więc ważne jest znalezienie tego balansu, żeby osiągać własne cele, które sobie stawiamy i które są dla nas ważne, ale przy okazji nie niszcząc innych płaszczyzn naszego życia, które są również istotne. Ale to jest duża satysfakcja, jak się widzi swój produkt w tak ważnych miejscach na świecie. To jest sukces? Ciężko powiedzieć, bo ten sukces w naszym przypadku, on przychodzi z bardzo dużym opóźnieniem. I z dużym kosztem. Jeżeli my z reguły projekty trwają długo, to nie jest kwestia miesięcy, tylko kilkadziesiąt czasem miesięcy.
czasem kilka lat trwają, więc w momencie, kiedy nasz produkt, produkt naszego projektu pojawia się, to my już wtedy robimy zupełnie coś innego. No to tak było na przykład z raportami. No, przecież one trwały 4 lata i to była współpraca międzynarodowa. 4 lata jeżdżenia, spotkań, pracy, zmian. Jedna zmiana pociąga za sobą kolejne zmiany i potem my już robimy inne rzeczy. W ogóle zapomnieliśmy, że były te ratraki. Ktoś mówi, o, już są na stoku. I że już wyszła linia, którą projektowaliśmy. I to, aha, o, super. No ale już jesteśmy w innym temacie i gdzieś tam... W innych problemach. Tak, więc. Ale skoro jesteśmy przy tym ratraku, to on podobno bardzo podobny jest do pojazdów kosmicznych. Podobnie się projektuje. Tak, to ja mogę teraz powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Stosuje się w tak zwane standardy bezpieczeństwa SIL-5, czyli takie jak na promach kosmicznych i statkach. Bo w ratraku jest bardzo mało części mechanicznych, tylko wszystko się porusza dzięki hydraulice. Czyli połączone jest siecią przewodów, w których płynie ciecz pod bardzo dużym ciśnieniem. Oj. A silnik? Stąd też... Jest sercem, prawda? Silnik jest sercem, ale przez to, że wszystko jest zasilane tą cieczą pod wysokim ciśnieniem, bardzo wyśrubowane są standardy bezpieczeństwa w tym... No bo małe rozszczelnienie układu powoduje na przykład rozerwanie w ciągu ułamka sekundy całej kabiny. Więc nie może do tego dojść, ale też ten projekt był tak dla nas jakby chyba taką referencją do zaprojektowania czołgu dla Ministerstwa Obrony Narodowej z OBRUM i ze współpracy z BAE Systems. Więc gdzieś tam zaczęło się od ratraka, potem i ratrak trwał 4 lata, czołg trwał kilka miesięcy. Nikt nie wierzył, że my to zrobimy, że to zostanie zrobione, ale tutaj akurat gliwickie OBRUM stanęło na wysokości zadania i pytali się tylko nas, jeden dzień orki, czy 3 dni orki? Myśmy mówili 3 dni orki, oni nie, ale brali i szlifowali spawy, więc to też był ciekawy projekt. Temat kosmosu już padł w naszej rozmowie. Zdobędziecie go ostatecznie? Mieliśmy takie plany. Tak, ale myślimy, że kosmos, podbój kosmosu zostawimy innym wyspecjalizowanym firmom, jak NASA, SpaceX. Natomiast my byśmy się chcieli zająć naszym statkiem kosmicznym, naszym statkiem, planetą Ziemią. I dlatego też chcemy wykorzystać nasze doświadczenie we wzornictwie przemysłowym, żeby pomóc ratować środowisko. I zrobić coś dobrego. Bo 80%, z czego wiele osób sobie nie zdaje sprawy, 80% negatywnego oddziaływania tego, co robimy, produktów na środowisku, powstaje na etapie projektowania. A jeszcze biorąc pod uwagę dane, że w 2050, czyli za 3 dekady, tak jak koniec komunizmu, nasza populacja, czy ludzie jakby... Będzie nas 9,5 miliarda na Ziemi, to szacuje się, że zapotrzebowanie na surowce naturalne przekroczy 3-krotnie możliwości naszej Ziemi. Czyli byśmy potrzebowali tak naprawdę trzech ziem, żeby móc produkować dalej produkty tak, jak to teraz robimy i na tą skalę. I jak temu zaradzicie? Chcemy zmienić sposób, w jaki projektuje się produkty. Nad systemem, który pomoże zbudować ekonomię cyrkularną na świecie, na taką skalę globalną. I pomoże projektować produkty, które będą przemyślane od początku, od momentu projektowania materiałów, z których one są wykonywane, przez cały cykl ich życia, aż po sposób, w jaki te produkty będą recyklingowane.